Witam, witam. Czas na ostatni dzień turnieju. Wczoraj jedna porażka, porażka za zero. No, Grimsteel się odpalił chyba nawet dwa razy. Dodatkowo Ciemnopierz. Nie obejrzałem tej walki, nie wiem za ile w ogóle mnie Zandria walnęła, ale mnie zmiotła. Dobra, trzeba zagrać w ataku, no bo obrony są całkiem spoko. Cały czas jest A, tu nic złego się już nie wydarzy. Zobaczmy, kto pierwszy. Okej, okay, kreskówki. Więc nie będzie lekko i tu mógłbym zagrać z jednej strony Ludwikiem. Na pewno efekty mi się nie przydadzą. Potrzebuję tu silnego uderzenia. Albo goblinów. Teraz pytanie. Czy spróbować zapętlić z Ludwikiem? Kurde, to będzie ciężkie. Bo chciałbym zagrać albo zielonymi, albo fioletami. Ale może coś wymyślę. Dobra, wziąłbym Ciemnopierza, Toksycznego i Aramisa. Wziąłbym Gazelę, tylko boję się, że zginie. Dobra, chyba zaryzykuję. Chociaż oni nie mają podbitego zdrowia. Konstrukty też mi się tu aż tak bardzo nie przydadzą. To zagrajmy trochę inaczej. Podbity atak i... No kontroli many nie ma sensu brać. Gazela mi nie pasuje. W sumie to mógłbym zabrać Sif w kiecy. A kto jeszcze? Albo faktycznie prowokacje. Dobra, niech to będzie Anka. Jedziemy. No, aj, nie spojrzałem na oddziały. No tu wszystko opiera się na fioletach. I fioletowego złożenia nie mam. Mam niebieski z zielonym. Pójdę po niego. To mi daje fiolet. Już nie. Nadal jestem w stanie dojść do tego fioletu. W teorii może nawet dwóch. Dobra, Sartana jest problemem, bo ona może z klocka dezaktywować. Ale będę miał zaraz dwa fiolety tu przez środek. Przydałoby się pójść po ten niebieski. Ale nie mogę, muszę najpierw zrobić tak. A oczywiście weszła... Tak, wiadomo. Aramis pewnie dostanie od Elkanena. O, serio? Dobra, pytanie, czy Lysanor mi to przeżyje. Oczywiście wszystko w jedną stronę. Dobra. I teraz, czy możesz mi kogoś podnieść? Najlepiej Aramisa. No, Aramisa nie możesz, szkoda. I musiałbym znaleźć znowu niebieskie. Znowu niebieskich nie mam. Mam kombo zielono-żółte. Na razie po nie pójdę. No. Nieźle się leczy skubaniec. Dobra, ryzykuję, że mi nie zdejmie. Aha, Magni jeszcze bije. Dobra, zagapiłem się. Na szczęście spudłował. Czy Magni może w lewą? Git. Dobra. Czy to zdejmie Elkanena? Nie. Ależ oni są spasieni. Dobra, Sartana niestety może mi wybić toksycznego. Okej, okay, na szczęście nie. No szkoda, że nie w Richarda.
Ja pierdzielę, jeszcze odrodzenie. Dobra. Pytanie, czy Lysanor wskrzesi? Aramisa. Naprawdę. Fantastyczni są ci wskrzeszacze. W ataku 0 wskrzeszeń. Ja nie mogę, no serio. No czego bym nie robił? Tu już zaraz oberwę 3 specami. Stracę manę. 3 klocki mi jej chyba nie załadują. No, ciut zabrakło. Chyba zły oddział ma. Wow. Zginął. No teraz pytanie, czy ustoję ten strzał? Git. I czy kogokolwiek wskrzesi? Fioleta z pełną maną? Dzięki. Okej, okay, uda się to wyratować, bo mam załadowaną prowokację. O masakra, dzięki Lysanor. Jak nie chciałaś wskrzeszać, to nie, a jak wskrzesiłaś, to w dobrym momencie. Także dajcie łapkę w górę dla Lysanor. Porobione. To był niezły comeback. Ok, walka numer 2. Jezu, znowu to samo. I znowu najbardziej mi ta Sartana przeszkadza. Ale pójdę tym samym składem. Oj. Trzeba było zabrać dezaktywację. Dobra, no muszę, póki mam prowokację, pójść po ten diament, bo nie mam innego dojścia do fioletów. Ok, teraz mam. Git. Sartana ma uniki, to uderzę tu. Git. A teraz mnie nie interesuje to, że bije w kontrę. Używam ponownie ciemnopierza, żeby dać większy wzrost. Git. No i tu było dużo łatwiej. Robione. I walka numer 3. Okej, okay, Aramis może tu zostać. Natomiast tu by wypadało zabrać też gazelę i zabrać kogoś do kontroli. Prowokacji nawet nie potrzebuję. Więc weźmy tak. Gazele, żeby w razie czego zdjęła truciznę. Miki. Bo Miki to Miki. Czekajcie, gdzie go mam? Tu. Lysanor w sumie mogłaby podnosić już bez trucizny. Natomiast kto jeszcze? Żółty kontroler. Albo kreskówki. Prowokacja nic mi nie da. Arko jest odporny na truciznę. Ale tak samo ty jesteś odporny na truciznę. Aha, tylko Pelkanę na kreskówkę. Nie warto brać niebieskich. A szczególnie niezrobionych. Dobra, czy mam kontrolera w innym kolorze? Teraz spróbuję sobie przypomnieć. Nie mam. W sensie niewystarczająco silnego. Milady też niewiele mi tu pomoże. Może faktycznie ten Arko? Dziwny skład. Ale jedziemy.
Dobra, i jedyne co jestem w stanie odpalić to gazela. Natomiast. Ok, teraz jest spoko. Z tym, że muszę uderzyć teraz kulerwo i się uleczyć. I mam dostęp do żółtych. I w sumie nie psuję sobie dostępu do niebieskich. Zróbmy. To tak. I tak. Mamy ponownie kulerwo. Będę chciał Vivi blokować. Bo mamy, o, znowu żółte. Mógłbym blokować liścia, ale w sumie on chyba aż taki groźny tu dla mnie nie będzie. Cud, że w ogóle Elkanena zablokowałem. Czy ty czyścisz status? Nie czyścisz. Mam gotowe leczenie. Dobra, jedziemy tak. Nautika może leczyć tą lewą stronę. To jakby dużo mi nie zrobi. I robimy teraz tak. Nie potrzebuję buffa od Mikiego. Jedyne co potrzebuję to ich wyciszyć, ale mogę zaczekać turę. Nie powinna pójść kaskada, więc myślę, że wyciszę też drugą stronę. Tym razem Elkanena nie wyciszyłem, ale to też nie jest problem. Oczywiście mogłem już gazele tutaj użyć. Ale na razie nie potrzebuję. Przytrzymamy tamtą stronę wyciszoną. No i tu będzie wygrana. Porobione. I walka numer 4. Okej, zielono mi. Natomiast tu nie ma dezaktywacji. Okej, jest podbite zdrowie, są pomocnicy, mógłbym zabrać Ogimę. Krystian. Bez gumki. No dobra, spróbujemy bez gumki. Czyli mogę zabrać tu prowokację. Dobrze by było zabrać prowokację startową. To niech będzie ta Anka. Chociaż czekajcie, Anka się chyba leczy co turę, jak się odpali. Więc Ludwik byłby lepszą opcją. Z tego względu, że Anka może obrywać, dostawać obrażenia. Zróbmy tak. Mimo wszystko Anka. Miki i Kulerwo. Dwie postacie do kontrolowania. Nie biorę niszczenia pomocników. Mam prowokację i leczenie i uderzenie w fioletach. Spoko. I mam szybki dostęp do zielonych. Wypadałoby po nie... Aha, nie wziąłem dezaktywacji. On leczy co turę? Tak. Dobra, zacznę od tego, żeby upewnić się, czy nie pójdzie jakaś duża kaskada. Będę czegoś musiał tu poszukać. Więc pytanie, gdzie mogę tego szukać? Czemu tu Milady nie poszedłem? Nie wiem. Dobra, zrobię ten ruch chyba przez Heimdala.
On mi wystawia w razie czego jeden żółty. Albo zobaczmy, czy tu wejdzie fiolet na dole. Nie. Do czwórki fioletowej też mam dostęp. No nic, muszę pójść po fiolet. Wejdzie tu fiolet? Nie. Jezu, jaka tandeta. Od zwykłych ciosów tu zaraz zginę. Dobra, mam niebieski. Elkanen jeszcze nie bije. Ach. Dobra, teraz Elkanen bije. Co mogę dalej zrobić? Mogę pójść w czerwony diament. Pytanie, no mogę złożyć te jedne zielone. Pytanie, czy się bardzo boję Maxa? Mam w sumie dostęp do żółtych. Jeśli wyciszyłbym tą stronę, tu Elkanen nie powinien mi jeszcze zdjąć Anki. Tylko w sumie pilnie potrzebuję. Tak, bo tu Ross też uderzy. Ale mam do wyboru, albo odpalić Ross, albo Maxa. Tak patrzę, czy jest szansa z czerwonego diamentu dojść do dwóch żółtych. Tak, ale pewnie i tak odpalę Maxa. Dobra, to zróbmy tak. Okej, mamy żółte. I miałem zwiększoną regenerację, więc już jest luz. O proszę, jednak ją zdjął. Dobra, wyciszmy roz. A załadujmy sobie żółte. No i tu już zaczynam zyskiwać przewagę. No, ciężki start był. Ale zrobiło się luźno. Czy ty dobijesz Maxa? Może? Nie. Max może dostać pomocnika. Możesz pasywką go dobić? Dzięki. Porobione. Ok, i walka numer 5. Ostatnia walka w turnieju i znowu są to kreskówki. A czy prowokacje potrzebuję? No są dwie dezaktywacje. Więc może niekoniecznie. Plus pasywny tank. Więc weźmy ciebie. Ciebie. Wróćmy do Arko. I... I to jest dobre pytanie do kogo. Dobra, niech będzie mój wskrzeszacz. Raz to zadziałało, może i teraz zadziała. Może być ciężko się przebić przez tą Vivikę. Dobrze by było mieć fiolet na start. I fiolet na start mam. Poza fioletem na start... Aj, powinienem te na górze zrobić. Poza fioletem na start mam niewiele. I może być tak, że te fiolety nie starczą mi na Vivikę. Jeśli złożę te, to jest większa szansa na kaskadę, dlatego złożę te. Spróbuję uderzyć. No i chętniej to bym bił w to miejsce, gdzie jest Sartana. Chociaż fioletami jej nie dobiję. Jeśli nie dobiję tu Viviki, a o to będzie ciężko, to zacznie się prawdziwa zabawa. Ale mam w razie czego dostęp do niebieskich. Dobra, biję tu. Ciemnopierz, możesz kogoś ładnie trafić, Vivikę? No, dzięki. Zajebiście ją trafiłeś. No i zaczynamy zabawę. Oczywiście ten jeden strzał w Vivikę już byłaby łatwa wygrana. Ale Vivika nie oberwała. Odpala się właśnie ponownie.
I teraz jest dodatkowa zabawa z podbiciem obrony. A ja tu muszę mocno siłowo zagrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zielonych. Czyli w teorii... W teorii załaduję jeszcze raz arko. Pytanie, czy ustoję spece. Jeśli tak, to będę miał wszystkie spece teraz. I jest szansa... Okej, okay, bijcie w arko. Jak na... Nie, nie w nią. Nie, nie w Lysanor. Dzięki. Dobra, i teraz może się uda. Wiem, że Vivica już teraz leczy, ale i tak będę bił. Czy jakieś ciosy od ciemnopierza? Tak, jakieś weszły. O, lekka ścinka była. Gra nie nadąża. Dobra, ostatnia runda efektów ciemnopierza. Zobaczmy, czy ktoś tu oberwie jeszcze. Oberwali. Ok, teraz mi się nie opłaca używać Lysanor. Dlatego, że zaraz bije dezaktywacja. Ale tu już jest wygrana. Już po walce? I znowu, jak już nie było co bić, to nagle każde uderzenie trafia. Ok, jest porobione, mamy najlepszy 1%, miejsce 16. Tutaj brawo nałogowy grzesznik, biały, też bardzo ładnie od nas. Wyprzedziłeś mnie. Też miałeś wczoraj jedną porażkę, natomiast zrobiłeś punkty, a ja nie. I ja na miejscu 16, także bezpieczne top 100. Jestem zadowolony z tego turnieju. Ta jedna porażka, no gdzieś tam, wiadomo, nie wszystko można wygrać. Ale udało się przejść bez diaksów i to najważniejsze. Także dajcie znać, jak Wam poszło, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do zobaczenia.